Aha, to już leci, kurwa. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest jeszcze kolejny odcinek. Kolejny w chuj daleki. Mamy lekką zmianę. Zmieniłem sobie wojsko. Już nie mamy zwykłych hoplitów. Mamy normalnych hoplitów. Z tym właśnie wojskiem będziemy szli do boju. Zrobiłem mały błąd, bo zapomniałem tutaj mi dorobić te bonusy. Ale patrzmy na to inaczej. Mamy już tutaj dodatkowe opcje, dodatkowe formacje. Jesteśmy trochę mocniejsi niż byliśmy kiedyś. Więc jest całkiem okej. Znowu Termopile. Więc może być ciekawie. Spróbujemy znowu zrobić tą samą taktykę. Pójdziemy na punkt widokowy. Stamtąd udamy się bezpośrednio na tyły naszych wrogów. Z lewej bądź z lewej flanki lub środkowej, z lewej flanki. No bo to będzie faktycznie lewa flanka. Wesprzemy naszych towarzyszy z tej strony. Ewentualnie pójdziemy do towarzyszy na środku i wesprzemy całą siłą ognia, jaką jesteśmy w stanie władać. Czy pójdzie dobrze? Trudno jest mi to powiedzieć. Poprzednio poszło nam banalnie prosto, chociaż teraz może być trochę trudniej. Zaczynam stąd i ja tutaj od razu proponuję tak. Ten oddział idzie tędy. Pilnujemy tej strony. Wasza trójka idzie tutaj. Wy idziecie tędy. A to idzie tędy. Ciekawe, czy mnie posłuchają. Approved. Padło? Co jest? O! Szeroko. Aha. Poszło nosem. Okej. Okay. Mamy przewagę liczebną. Jak tutaj widzimy zresztą. Nie mamy żadnego punktu kontrolnego. A to się zmieni. Wy idziecie tutaj. Wy idziecie tutaj. Natomiast tutaj łucznicy staną sobie. I będą obserwować. Dobra, idzie nam w miarę dobrze. Pierwsze ruchy są za nami. Musimy jak najszybciej się tam dostać, żeby nie mieć straty z racji punktu. Jeżeli stracimy punkt, będzie lipa. Co my mamy? Formacja atakująca. Nasi łuczniczy już są. Dziwię się, że naszych jednostek nie ma. More speed! Aha. To jest dziwne, że nasze jednostki strzeleckie tak sobie nie radzą w tej części. Znaczy, nie radzą. Są takie szybkie. Te jednostki powinny być w chuj szybsze. To jest moje zdanie. Oho, widzę, że tutaj znaczące siły w tej części właśnie walczą. Góra jak zwykle nie jest atakowana. Jestem za tym, żeby poprowadzić atak tutaj. Ten oddział pójdzie tutaj, żeby wesprzeć. Natomiast ci pójdą póki co tutaj. Zobaczymy, jak zareagują nasi przeciwnicy. Łucznicy się ustawili. Tutaj są bardzo dobrze bronione nasze strefy. My tutaj nie mamy praktycznie żadnego przeciwnika.
O! Kurde, mamy żółwia! A nie, co to? Aha, to są nasi kurde z farafelami na głowach. A nie, to są tarcze! O Jezu, jesteśmy ostrzeliwani. O kurwa, ale jak srogo. Dobra. Te jednostki tutaj stoją, więc pilnują, jest ok. My to sobie spokojnie przemierzamy tereny. Widzę, że te jednostki nic nie mają. Słuchajcie, chłopaki, idźcie już tutaj. Kurwa, jestem generałem, dowodzę kurwa wszystkimi ziemami. Ha! Świetnie. Nasza część będzie flankować. Jak sflankujemy, mamy większe szanse, że nam się uda walczyć. Tym bardziej, że tutaj podchodzą jeszcze nasi sprzymierzeńcy. Tutaj jest za mało wojsk, które wspierają. Czemu tam się nic nie dzieje? Czemu to wojsko nic nie robi? Idźcie! Halo! Mogę was kierować? Okej, Black Hawk. Idź, walcz. Nie wiedziałem, że mogę nimi sterować. Napierdalać. Okej. Nie są moje jednostki. Dobra. Wprowadźcie ich. Wprowadźcie, a my już strzelamy. Czy wy możecie coś zrobić więcej? Nie. Dlatego wyjdźcie tutaj. Wy idziecie, szarżujecie. No nasi strzelają. Strzelają w plecy, więc o tyle lepiej. Bardzo dobrze. Nasi strzelają. Mogą zacząć strzelać do tych. To już nie ma sensu. Bardzo dobrze. Nasi przeprowadzają kontrofensywę. Idziemy wesprzeć naszych towarzyszy z tej strony. Trzeba wejść im w plecy. A jak sobie radzi nasz oddział tutaj? Tu nie ma naszego żadnego oddziału. Okej. Wy czekajcie. Czekajcie, nie walczcie, nie walczcie, nie ma sensu. Dobrze. Oni są już trochę przeszpileni, więc nic nie mogą zrobić. O kurwa. No to jest trochę srogo. To trzeba wyjść w ten sposób. W ten sposób. I w ten sposób. Jak sobie radzą tutaj wojska? No nie radzą sobie w ogóle. Czy tamte wojska, które wybraliśmy, coś robią? Nie, atakuj! Atakować! Chłopaki! Robicie kurwa sceny. Oj, coś zrobiłem złego. Okej, nie wiem co się dzieje. Nasze jednostki atakują. Wy ich atakujcie. A wy się skupcie na tym. Dobrze, tutaj jak wygląda sytuacja? Dostaliśmy troszkę w pierdol. Trzeba iść wesprzeć wojska tutaj znajdujące się, bo tu jest z lekka chaos. Moi towarzysze, strzelajcie. Dobra, co się dzieje? Tutaj gonimy. Co robią nasi łucznicy? Strzelają do siebie. My strzelamy do nich, oni strzelają do nas. Bardzo dobrze. Teraz idziemy na nich. Jest problem, bo wojska nieprzyjaciela nadciągają ze wszystkich stron. Jesteśmy zdziesiątkowani. Prawie 5000
jednostek różnicy. Dostajemy srogi w pierdol. Jakby tak spojrzeć racjonalnie. Przeciwnik bardzo ładnie nas odprowadza od siebie. Co czyni nas już teraz bardzo, na bardzo przegranej pozycji. Więc musimy zacząć uciekać. Musimy się wycofać i zacząć się po prostu bronić. Czy jest jakiś sens w dalszej walce? Możemy teraz tylko iść do przodu. Czy to jest nasz przyjaciel? Dobra, przejdźmy tędy. I atakujmy tego. Jest o tyle dobrze. Spierdalamy. Musimy się wycofać. Jak oni będą biegać i uciekać, to my nic nie zrobimy. Łucznicy. Okej, okay. Dobra, możecie zatrzymać pościg. Możecie? Nie możecie. Spierdalajcie tu. Dobra, nasze wojska uciekły, więc możemy teraz zacząć się pozytywnie bronić. Jest u nas srogo, jest u nas ciężko. Aha. Mamy 540 do 720. Tak, dobrze, to jest ilość wojsk. Number of Allied Soldiers. Dobrze. Nie jest źle, nie jest źle. Aha. Tutaj trzeba zagrozić im przejście. Co to są moi? Okej, okay. Cofamy się, cofamy się. Możemy zrobić teraz całkowitą obronę. I mieć wyjebane. Wyjdźcie tutaj, żebyście mieli jakikolwiek wgląd na to, co się dzieje dookoła. Nasi przeciwnicy cały czas za nami gonią. Debile. Głupie jest to, że jednostki strzeleckie mają nieograniczoną amunicję. Wow, niezła szarża. To było to właśnie rzucenie tarczy. My musimy tutaj się dostać, więc zapierdalać jak najszybciej. Łucznicy. Dobra, wyjdziecie tutaj. Ta strefa jest niezamieszkana. Tutaj nikogo nie ma. Co to kurwa znaczy? Aha. To jest ilość naszych jednostek. Teraz morale są na bardzo wysokim poziomie. Tu morali już nie ma. Aha. Jest słabo. Od razu widać, że jest słabo. Idę tutaj. Szybko idę szybko ich wesprzeć. Nie, 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 nie. Czekajcie, bo tutaj wygląda to o wiele bardziej niebezpiecznie niż to się wydaje. Aha. Dobra, w tych musimy wejść. Pyk. Morale spada. Morale jest ciężkie. No jakoś sobie radzimy. No ja tutaj wiele nie zrobię, niestety. Wszyscy moi towarzysze umarli, albo nie wiem co robią. Wy powinniście kurwa strzelać. Dobra, strzelacie, jest o tyle dobrze. Basz. Musicie trochę zwiększyć damage. Trzymamy cały czas pozycję. No, przeciwnik do nas nie podchodzi, nie flankuje nas, więc jest o tyle dobrze, ale mimo wszystko giniemy. Miecznicy są o wiele lepsi na pikinierów, więc sorry. Sorry, Gregory, jesteśmy martwi. Ale bardzo fajna muzyka jest w tle. Nie wiem, czy zauważyliście. Co? Czy ja muszę przy tym stać, żeby to było widoczne? Bez sensu. Przeciwnik już zmierza. Jesteśmy trochę w dupie. Ale zawsze lepiej mu trochę napsocić. No, wszystkie moje jednostki padły. Nie ma sensu, żeby to oglądał dalej.
Chyba, że się mylę. I co? I znowu oczekiwanie na komendera? Powiedzcie, że nie. Nie chce mi się tyle czekać. W sumie walka się nie skończyła, więc oczekiwanie jest jak najbardziej prawidłowe. Dobra, żeby nie przedłużać. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli podoba Wam się ta seria, bo teraz mam zamiar sobie trochę tak odpuścić granie i nagrywanie i pograć sobie samemu, a później, jeżeli faktycznie będzie Wam się podobać ta seria, będą kolejne odcinki. Co Wy na to? Co Wy na to? A ja na to, że Wam wkładał tato. Zatem do zobaczenia, trzymajcie się, dziękuję i cześć.